Czy w Kościele można mieć swoje zdanie? W Kościele katolickim no to każdy wierzy w co chce, tam ma przyjść, odbębnić i nikt się go nie czepia. W kościołach biblijnych jest mniejsza lub większa dyscyplina. Jak odpowiedzieć, czyli żądanie pewnej zgodności myśli, tak rozumiem w tym aspekcie dyscypliny. Jak sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy w Kościele można mieć swoje zdanie? Zacytuję ci najpierw fragment z pierwszego listu Jana, 5 rozdział, wersety 19-20. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Rozum jest darem od Boga. Czyli trzeba się nim posługiwać. Czyli twoje zdanie musi być oparte na rozum. Na rozumie. Są mniej więcej dwie ważne przesłanki określenia, czy posługujesz się rozumem, czy nie. Pierwsze to dobór źródeł. Skąd czerpiesz wiedzę? Z jakichś zewnętrznych źródeł. Tu oczywiście dla chrześcijan Słowo Boże jest najwyższym punktem odniesienia. Ale rozwija się to, rozciąga się to też na sprawdzanie źródeł. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest, w jaki sposób prowadzisz rozumowanie. Czy ono jest logiczne? I odpowiadając na kluczowe pytanie, możesz mieć swoje zdanie, ale nie możesz mieć głupiego zdania. Czyli jeśli pogwałcisz zasadę sprawdzania źródeł, jeśli pogwałcisz zasadę logiki w wyprowadzaniu wniosków, to znaczy, że masz głupie wnioski. I co z tego, że one są twoje?